Witam. Dawno nie omawiałem praktycznego elektronika, artykułów praktycznego elektronika. Pora nadgonić zaległości. Ostatnio skończyłem mniej więcej tu, w tym miejscu, i taka ciekawa rzecz, analogowy pomiar częstotliwości. Generalnie sprawa jest dość prosta. W tej książeczce, zeszycie 24 proste układy do samodzielnego montażu, zdaje się zeszyt drugi, technika cyfrowa, była pokazana realizacja takiego miernika częstotliwości. Generalnie polegało to na tym, że z przebiegu generujemy sobie krótkie impulsy, czyli jakiś tam multiwibrator. Później wystarczy te impulsy uśrednić i skierować na jakiś multimetr, czy tam inny wskaźnik. To jest, powiedzmy, na dzień dzisiejszy temat raczej nie ma większego sensu. Ale jeśli nie chcemy dokładnie mierzyć częstotliwości, a tylko po prostu orientacyjnie ją pokazać, jest to dobra metoda. Ogólnie jest taki scalaczek, który pełni tą funkcję. Nie pamiętam symbolu u siebie w archiwum, też nie znalazłem w PDF-ach z takim komentarzem. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, może któryś z widzów pamięta. Układ na tamte czasy nie był tani, dlatego różne inne rozwiązania były pokazywane. A w dniu dzisiejszym podejrzewam, że scalaczek jest nieprodukowany, no bo i właściwie po co? Tą funkcję może dużo lepiej pełnić mikrokontroler. Zresztą pokazałem miernik na ośmionóżkowym STM-nie. Zaraz go tu spróbuję znaleźć, bo to było w Świat Radio, o ile pamiętam. O, do 32 MHz z wyświetlaczem OLED. Nic dodać, nic ująć. Nie wiem, ile teraz ten prosek kosztuje. Wydaje mi się około 10 zł. No, nie ma tu co porównywać. No, jeśli nie zależy na jakiejś super dokładności, to zamiast generatora wykorzystujemy wbudowany RC, który ma tam mniej więcej 2%, jak pamiętam, tolerancję częstotliwości, więc w wielu takich prostych wskaźnikach w zupełności to wystarczy. Zresztą tu też jest mowa, a tu jest akurat 0,2%. No to zależy, na czym nam, że tak powiem, zależy. Co tu dalej? Strojenie odbiorników radiowych to raczej temat dla retromaniaków. Przystawka do oscyloskopu. Przyznam, że sam to zbudowałem. Zaraz to sobie obejrzymy. Tylko że zbudowałem w wersji czterokanałowej i zaraz wyjaśnię dlaczego. Pomysł ok, całkiem prosta konstrukcja, fajne sterowanie, bo przyciskami, ale ma poważną wadę, o której tu się niewiele mówi. Przetwornik cyfrowo-analogowy, jaki tu jest użyty, z rezystorów, przynajmniej w tamtych czasach, to było jedno wielkie nieporozumienie. Przy 8 kanałach była tragedia. Odstępy pomiędzy poszczególnymi przebiegami były bardzo różne.
W wersji czterokanałowej było zdecydowanie lepiej, ale cudo to nie było. Nie mam już tego, bo razem z oscyloskopem, tym no, wtedy radzieckim C112, sprzedałem. Nie da się teraz więc pokazać, na ile marnie to wyglądało. W tamtych czasach rezystory jednoprocentowe były trudne do zdobycia i kosztowne. I tu właśnie był poważny problem z tymi rezystorami. Po pierwsze, powinno być tutaj zastosowana, powinna być prosta sztuczka, że rezystory 5 kg powinny się składać z dwóch 10-kilowych połączonych równolegle, chociaż tu widzę gwiazdkę, więc być może tak było, ale mimo wszystko 5% to stanowczo za dużo, nawet jak na 4 kanały. Najczęściej używałem tego tak naprawdę w trybie dwukanałowym przy magistrali I2C, dokładnie I kwadrat C. No, ograniczenia miała ta przystawka, zakres napięć wejściowych plus minus i tu teraz albo 15, nie mógł mieć 15, plus minus 5 V. No, jak się pracowało w układach cyfrowych, to wystarczało. Generalnie długo mi służyło to. No teraz to pewnie raczej mało kto posiada taki, powiem, szmelc jak analogowy oscyloskop. Myślę, że tutaj większego sensu budowy tego nie ma. No ten wyświetlacz to taki przerost formy nad treścią. Bajer, ale użyteczność. Pokazywał liczbę kanałów, którą mamy wybraną. No i przecież to było widać na ekranie oscyloskopu, czy mamy tych linii 1, 2, 4. No to po co ten wyświetlacz? To niczym jak w tym napędzie dyskietek do szmatarii, gdzie pokazywało, na jakiej ścieżce jest głowica. Po co to komu? A zwłaszcza zwykłemu użytkownikowi, jeśli pisało się soft na ten napęd, to miało to sens jakiś, ale są inne metody, aby to pokazywać, nie trzeba tego wbudowywać w napęd. No to jest tak chore, jak no wyobraź sobie, że teraz wam by pokazywało tam jakiś twardy dysk, miał wyświetlacz, pokazywał z którego sektora cylindra jest czytana dana. No i co wam to daje? Nic. Projekt teraz to raczej ciekawostka lub dla retromaniaków. Tester tranzystorów też myślę teraz nie ma to większego znaczenia. Próbuję coś tu znaleźć ciekawego. Sonda do oscyloskopu. Zobaczmy, jak to było kiedyś. Kurde, jeszcze trochę jednak choroba mnie tam lekko trzyma. No to generalnie wyjaśnienie, jak to działa. No teraz dużo lepiej to wyjaśnia Piotr Górecki. No, oscyloskopu nikt nie będzie budował na lampach, no chyba, że retromaniak, więc tam oczywiście. Generator funkcyjny, no, na wzmacniaczach operacyjnych jakiś rozbudowany teraz nie ma sensu, jak załatwia nam to jeden, czy dwa, czy trzy scalaczki. Jest to precyzyjne, dużo lepsze przebiegi. Myślę, że nie ma sensu się w to bawić. To raczej tak do szkoły albo dla profesjonalistów, ale nie liczyłbym, że to jest rozwiązanie dla profesjonalistów. Oj, pomyliłem.
Strona czwarta. Pewnie to jest przystawka do oscyloskopu. No i naprawdę, no nie wiem, czy to jest sens budować. No, jeśli ktoś no nie bardzo ma kasę, no bo można tego Analog Discovery kupić i na nim to samo zrobić, no ale on swoje kosztuje, na pewno nie kilkadziesiąt złotych, jak to może być w tym przypadku, zwłaszcza jak płytkę wykonamy samemu. No więc nie wiem, no parametry wątpię, żeby były tu jakieś naprawdę super tego, więc to raczej taka sprawa edukacyjna. Pewnie teraz isostaty kupić to ciężka sprawa, więc ciężko mi coś o tym mówić. Woltomierz 4,5 cyfry. Podejrzewam, że na ICL 7135 na tym też robiłem. Zaraz zobaczymy. W ogóle mam pomysł. No dobrze trafiłem. Na filmy związane właśnie z tym układem pomiarowym i urządzeniami, które na tym zbudowałem. No tu taka bardziej, może nie całkiem klasyczna, ale powiedzmy bliska noty katalogowej aplikacja tego układu. No preskaler niezbyt, powiedzmy, na dzień dzisiejszy imponujące pasmo scalak wątpię, żeby był produkowany. Teraz preskalery rzędu kilku gigaherców można zdobyć, są produkowane, więc wracanie do tego tematu jest chyba bez sensu. Może być ciekawy ten miernik zniekształceń, ale to samo zrobicie lepiej na karcie graficznej, przepraszam, dźwiękowej komputera, zwłaszcza zewnętrznej. Taka karta kosztuje kilkadziesiąt złotych. O, to może być ciekawa rzecz. Bo generatory generalnie są drogie, takie precyzyjne, a z takich wręcz popularnych kwarców idzie wyciągnąć nawet całkiem niezłe parametry, uzyskać, wstawiając właśnie w termostat. No tu trochę brakuje tylko jednej rzeczy, informacji o tym, kiedy już jest temperatura stabilna. Przydałoby się taki no można go tu wyprowadzić, bo no, dopóki się nie nagrzeje termostat, to ta częstotliwość nie będzie precyzyjna. Inna sprawa, że trzeba jakoś to ustawić, trzeba mieć jakiś tam wzorzec. I samo hasło GPS nie rozwiązuje problemu, no bo co z tego, że mam precyzyjny wzorzec, a jak to wszystko porównać? No i tu się zaczynają schody. Wzorzec, ale do tego wzorca potrzebny jest miernik, który taki wzorzec zewnętrzny zaakceptuje i wtedy sobie możemy to tu ustawić precyzyjnie częstotliwość, która przez długi czas będzie stabilna. No jest to na pewno opcja dosyć tania. Co prawda, no teraz zdobyć tych filtrów 7x7 może być jakimś problemem. Kiedyś to w każdym, jak to się mówi, kiosku były. O, generator szumu różowego, białego. No, tu to powiem, że
To robimy na mikrokontrolerze. Jakkolwiek to jest dobre rozwiązanie dla kogoś, kto nie bardzo lubi programować, nie lubi mikrokontrolerów. Tylko tu może być to wykorzystane jakaś tam, powiedzmy, dioda czy inny element szumiący, i te szumy są dosyć różne, takie nieprzewidywalne. Jak zrobimy je cyfrowo, to szumy, to są kłady dodatkowe, coś nie zerknąłem. No tak, układy dodatkowe. Rejestrator sygnałów cyfrowych. No, kupimy salę za 50 zł. Czyli wątpię, żeby to miało sens. Chyba że ktoś się chce go, czegoś chce nauczyć. No już widzę, że to będzie współpracowało z komputerem po LP-tu, gdzie no to już na tą chwilę robi się problem, tak? Z wykorzystaniem tego sprzętu, stosunkowo wolna pamięć, więc tu szału nie będzie. Naprawdę według mnie szkoda czasu na to, lepiej kupić jakikolwiek analizator. Co to jest ten lokalizator zwarć? No może być ciekawe. Nie wiem, czy przy współczesnych miernikach ma sens te dodawanie jakichś tam wynalazków. To już sami ocencie. No chyba będę kończył, bo niestety trochę jeszcze mnie gardło atakuje i nie bardzo mogę mówić bez zniekształceń. Wrócimy do tematu, jak dojdę do siebie, bo parę ciekawych rzeczy na pewno tu jeszcze znajdziemy. Do usłyszenia.